Zima to czas większej pielęgnacji, większego skupienia na zatrzymaniu wilgotności i na tym, żeby skórę ochronić przed mrozem i wiatrem. Z pomocą przychodzi pielęgnacja specjalistyczna, ale często zapominamy o dłoniach i o ustach. I dziś właśnie o tym odcinek, krótko, zwięźle i na temat, mam nadzieję, o produktach, które właśnie służą w trakcie zimy do takiej regeneracji skóry i do zabezpieczenia przed uszkodzeniami. Dzisiaj o dwóch zestawach. O zestawie do ust w tropikalnych nutach zapachowych, dwa takie mini balsamiki, typowo kobiece. Kobiecy produkt, maleństwa takie, które trzyma się w każdej kieszeni właściwie. Akurat w moim przypadku to jest idealne rozwiązanie, mam córkę, więc jeden mój, drugi córki. Pachną po prostu obłędnie. Tutaj są dwa zapachy, słodka jagoda i tropikalna guława. Jeden pachnie dosłownie, jakbyś otworzyła pudełko z cukierkami, drugi pachnie troszeczkę spokojniej, ale jednak owocowo. To jest dla kobiet, które uwielbiają mieć nawilżone usta, które tak jak ja teraz mam nałożony kolor na ustach, ale pod tym kolorem mam nałożony odrobinę balsamu, żeby usta nie wysychały. To jest balsam dla kobiet, które mają problemy z przesuszeniem się ust. Jeżeli robisz peelingi, jeżeli złuszczasz ten naskórek, te sterczące skórki, to jest świetny balsam, który później złagodzi, zregeneruje Twój naskórek właśnie na ustach. Takie rozwiązanie idealne na zimę, które sprawdzi się u niejednej kobiety. Dwa opakowania, dwa różne zapachy w jednym zestawie. To jest zestaw dwóch takich maleńkich balsamików. Dodatkowo drugi zestaw, a właściwie to nie zestaw, tylko tutaj są trzy produkty do rąk, trzy kremy odżywcze. To nie jest zestaw. Każdy można oddzielnie kupić, ale to są też tropikalne zapachy. Dzień dobry, Małgosiu, witaj. To są też tropikalne zapachy. Słuchajcie, ze ściągi mandarynka i róża. Mandarynka i róża, tu jest taki zapach. Mango i kwiat pomarańczy. Słuchajcie, nie doceniłam i muszę się przyznać, bo wydawało mi się, że zapach pasiflory i dzikiej jagody będzie moim faworytem, tak biorąc pod uwagę nazwy samych tych zapachów. To ta pasiflora stawiałam, przepięknie pachnie, ale jednak zapach mango, który wyróżnia się tutaj, zapach mango jest zdecydowanie moim faworytem. Mango czuć na dłoniach w ciągu dnia, to jest niesamowite wrażenie. Dodatkowo, kremy są odżywcze, kremy są dla dłoni zmarzniętych, dla dłoni, którym szybko ucieka wilgotność z naskórka, które nie są zabezpieczone. Efekt na skórze, słuchajcie, użyję sobie odrobinę kremu i będę Wam od razu opowiadać. One są dosyć gęste. Krem nie spływa z dłoni, krem nie spływa tutaj ze skóry. Dosyć gęsty, no bo jest odżywczy. Jak ma być odżywczy, to musi to być bardziej konkretne. One są takie... Gładkość nadają. Szukałam słowa, ale innego nie znajdę. Nadają gładkość na skórze. Mamy też taki zestaw, o którym już kiedyś mówiłam, zestaw do satynowych dłoni. Tam są trzy produkty, ponieważ jest pierwsza maseczka. Maseczka, która ma za zadanie zwilżyć, rozmiękczyć skórę. O, tego słowa szukałam. Ma rozmiękczyć skórę. Potem jest peeling, który ma zetrzeć ten obmarły naskórek. I na koniec jest bardzo odżywczy krem. Mandarynkowo pachnie, wzięłam mandarynkę. Potem jest krem, który ma odżywić naszą skórę i zabezpieczyć ją właśnie przed utratą tej wilgoci. I te kremy mają dokładnie takie samo działanie jak w zestawie satynowych dłoni, ten ostatni etap, czyli ten krem zabezpieczający. Bardzo szybko się wchłaniają, nie pozostawiają takiego tłustego filmu na skórze, co jest ogromną, ogromną zaletą. No i skóra nawilżona. Zobaczcie, nawet widać różnicę, to jest tylko krem do rąk, a widać różnicę, ta ręka po użyciu kremu, ona jest delikatnie rozjaśniona, to jest też taki efekt kremu, ale widać, że ona jest taka wygładzona, krem daje efekt wygładzenia i to właśnie o to chodzi, żeby skórki nie sterczały, żeby nie było widać takich suchych kreseczek, suchych miejsc, więc zimowa pielęgnacja, pamiętaj w tej zimie, pamiętaj na tych feriach, które się zbliżają, nie wiem, czy masz dzieci, ale jeżeli masz i wyjeżdżacie, to pamiętaj o pielęgnacji właśnie dłoni i pielęgnacji ust, bo to one najbardziej są narażone na wiatr, na mróz i nieprzychylne warunki atmosferyczne. Jeżeli jesteś tutaj, oglądasz z odtworzenia, daj mi znać, że byłaś, daj mi znać, że nie wiedziałaś, nie znałaś takich produktów, będzie mi miło, jak skomentujesz. To wszystko na dzisiaj, widzimy się, oj, właśnie wyszło wspaniałe słońce, więc ja muszę tutaj uciec do cienia. Widzimy się w poniedziałek na nagraniu na żywo przed południem. Buziaki, cudownego weekendu, do zobaczenia.